Nie ma wątpliwości, zwłoki znalezione w Dąbrowie Zielonej należą do poszukiwanego Jacka Jaworka. W czwartkowe południe wyniki badań DNA zostały przekazane prokuraturze okręgowej w Częstochowie. Tym samym kończą się trzyletnie poszukiwania sprawcy potrójnego zabójstwa w Borowcach koło Częstochowy. Na podstawie wstępnych wyników sekcji zwłok ustalono, że bezpośrednią przyczyną zgonu tego mężczyzny są obrażenia głowy, powstałe na skutek jednokrotnego postrzelenia z broni palnej. Ponadto w toku sekcji nie ujawniono innych obrażeń, zwłaszcza mogących skutkować zgonem tego mężczyzny lub wskazywać na jakieś ślady walki. Wspólnie z policją podjęliśmy szereg czynności zmierzających do ustalenia okoliczności tego zdarzenia, a w szczególności ewentualnego udziału w nim osób trzecich. Wśród tych czynności przesłuchano szereg osób, zabezpieczono zapisy miejskich monitoringów i przeszukano pojazdy i pomieszczenia należące do jego rodziny i znajomych. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie w dalszym ciągu będzie prowadzić odrębne postępowanie, aby dowiedzieć się, gdzie przez ostatnie 3 lata przebywał poszukiwany mężczyzna.